Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Przyszła do mnie dzisiaj taka oto paczuszka i są tam komiksy. Komiksy z Halo, postanowiłem to sobie wszystko otworzyć przy świadkach. Generalnie zdarza mi się zamawiać komiksy w wydaniach oryginalnych. No wiadomo, że jeżeli komiksy Halo, to no nie po polsku. Nie ma na to wciąż szans. No i używam różnego rodzaju sklepów, Atom Comics, multiversum. Zależy, gdzie są jakie dobre ceny. Teraz mam tutaj komiksy 3, z czego 2 są z Halo. Jedna to jest super nowość, druga to jest uzupełnianie kolekcji. Atom Comics, stamtąd właśnie mam tę paczuszkę, bardzo fajnie zawsze to wszystko pakuje i dorzuca jakieś uloteczki. Mam nimi wyklejone pół ściany. O. I uwaga, otwieramy skarb. Jeszcze tutaj. O. Folia bąbelkowa. Największa radość. Wszystkich dzieci. Tak jeszcze tego nie za bardzo pokazuję, bo nie chcę swoich danych na fakturze wam zdradzać. O. Fakturę wywalam i już wam pokazuję. Na początek dostałem jakiś Art of Pokémon Adventures, jakiś komiksik związany z Pokémonami. Wow, wow. Do widzenia. O, tutaj jest tom Deathstroke'a. Jestem wielkim fanem Deathstroke'a, zbieram wszystkie jego serie w oryginale. I teraz przy okazji sobie uzupełniania serii o Halo sobie zamówiłem właśnie to. Jest to wszystko w ładnej folii, ale on też nie jest dzisiaj tematem. No więc tak, Halo Eskalacja. Drugi tom. Do uzupełnienia kolekcji. O, będzie do pierwszego jak znalazł. Bardzo przypadło mi to do gustu, bo jest to dłuższa seria Halo, ma 20 parę numerów i kilka tomów. Reszta to były miniserie, tak jak główny punkt dzisiejszego programu, o którym zaraz sobie powiemy. I to bym chciał sobie jakoś zebrać i od niego może dopiero wyjść do następnych jakichś rzeczy. Jest tutaj historia z Master Chiefem, którą w całości przetłumaczyłem. Link pewnie wrzucę w opis. I coś jeszcze o Laskim, jakaś historia bardziej o Laskim i o tej Spartance. Nie pamiętam jak ona się nazywała, Spartance czwartej generacji. No generalnie mamy zwykle 6 zeszytów w takim tomie i są to 2 takie storyarki. Storyarki, czyli łączna historia składająca się z mniejszych ilości zeszytów. Tutaj były dwa, więc mamy łącznie 4. I jakoś to wszystko się sobie ciągnie. O, wszystko co się działo po Halo 4 z postaciami, które poznaliśmy właśnie w tej grze. Ale głównym daniem jest Rise of Atriox. Tak, to jest wydanie tomowe zebrane, tak zwany trade do miniserii Rise of Atriox, autorstwa różnych scenarzystów, z czego ja kojarzę Kalenabana tylko i wyłącznie. I jakiś czas temu robiłem film, w którym opowiadałem o pierwszym zeszycie tej serii, który potem rozdałem widzowi, no bo miałem zamiar właśnie sobie to rozdać. Już wam powiem, mnie ten komiks kosztował 75 zł. Te angielskie wydania są droższe, no tym bardziej, że ta jest tylko i wyłącznie w twardej oprawie, a ja nie przepadam za twardymi oprawami, za komiksami w twardej oprawie. No i jest, zobaczymy jak to wszystko będzie. Z tego co rozumiem, ten pierwszy zeszyt, o którym opowiadałem, to był w pewnym sensie no, najwcześniejsze wydarzenia o Atrioxie i dalej będziemy szli prosto do Halo Warsów 2 najprawdopodobniej. O, to jest to co widzieliście już swego czasu. Tutaj też. No a potem będziemy się przesuwać coraz bardziej i niby to jest jakiś ciąg wydarzeń, no ale tu jest drugi, zresztą się zaczyna ładna okładka. No ale wszystko jest antologią. Antologią z tego punktu widzenia, że wydarzenia są osobne w każdym zeszycie i każdy zeszyt jest ilustrowany przez kogoś innego. O, tutaj scenę widzę od razu z gry, więc ten moment, kiedy Atriox zbuntował się przeciwko reszcie Covenantów, możemy tutaj poznać. Może sprzymierzy się z Decimusem. O, tu chyba jest w ogóle Decimus, pewnie Shipmaster potem wyjdzie do gry. No i myślę, że całkiem spoko. Różni autorzy tutaj pracowali na tym, więc na pewno oprawa będzie się różniła. na przestrzeni zeszytów. Tutaj kolejny zeszyt. O proszę, Shipmaster jak na wezwanie. Bardzo ładny obrazek Atrioxa. No i gdzieś tutaj sobie zajrzymy. Nie pisze nic. Co do jakiegoś spisu treści. No nie pamiętam, będę miał zeszytów 5 albo 6. 5 zeszytów całej serii tutaj jest. No i całkiem fajnie. To są takie nowsze rzeczy, z którymi będę się starał na razie być na bieżąco. Starsze będę sobie nadrabiał, mniej więcej tak jak z grami. I na pewno dam znać, kiedy to przeczytam, czy to jest to warte zachodu. No bo Atriox był super ciekawą postacią gry, która nie oddała mu należytego miejsca, należytego honoru i nie rozwinęła go tak, jakbyśmy chcieli. Tak więc teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, no i przy okazji opisywania wrażeń z komiksu Rise of Atriox. Dzięki za uwagę, cześć!